Związek istnieje w Wejherowie prawie 50 lat. Spotkania rekreacyjne odbywają się raz w roku. Wszystko po to, żeby osoby niepełnosprawne czynnie zaangażowały się w uprawianie sportu. To jest takie spotkanie rekreacyjno-sportowe. Chodzi o to, żeby ludzie niewidomi, słabowidzący też zajęli się ruchem, bo nie jest nie tylko rehabilitacja wzrokowa, ale również i ruchowa. Polski Związek Niewidomych i Słabowidzących w naszym mieście skupia ponad 200 osób. Należą do niego zarówno dzieci, jak również osoby starsze z całego powiatu wejherowskiego. 25 dzieci mamy. Dzieci nasze nie są tylko chorzy na wzrok, ale oprócz wzroku mają inwalidztwo złożone, mają jeszcze inne choroby. Osoby niepełnosprawne starają się czynnie uczestniczyć w życiu publicznym, chociaż nie jest to łatwe ze względu na bariery, z jakimi na co dzień muszą się borykać. Nadal istnieje jeszcze wiele miejsc w Polsce, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.